Cześć, witam was bardzo serdecznie. To jest gra Harry Potter i Zakon Feniksa, jestem Lunatyk i jesteśmy w pokoju życzeń. Jak widzimy, pojawiły się nam nowe postacie, no, manekiny. Drewniane. Dobra, mniejsza z tym, co to jest. Mapa. To kogo dzisiaj będziemy chcieli odwiedzić, znaleźć itp. itd. O właśnie, może tutaj. Przy okazji pójdziemy do tych tam, bo tam jest koło siebie dużo ludzi, nie? Tak myślę przynajmniej. Hej, Harry! Hej. Aha, nie w tę stronę. I tak się chyba biega. Aha, bo teraz mi się kamerka zaczyna, to znowu muszę inaczej. Jeszcze nie, później. Biegnę do przodu, kamera mi się zmienia, zmienia położenie i muszę znowu zmieniać kierunek biegu. Ale mi to masakrycznie przeszkadza. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Aha! To jest pierwszy odcinek, który kręcę w tym roku. Wiem, że pierwszego bodajże udostępniłam, wrzuciłam nowy odcinek. A to wtedy go wrzuciłam, niekoniecznie nakręciłam, więc dla mnie jest to pierwszy odcinek kręcony w tym 2013 roku. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwa trzynastka. To jest jakiś portret. My go mamy? Czy mogę użyć twojego przejścia? Szukaj trzech twarzy, a dowiesz się, o czym marzysz. Co to znaczy? No właśnie. Proszę, może jeszcze raz? Znajdź trzy twarze, jak mówię, bo utkwi tu twoje obuwie. Ha, 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 nie wiem. Panie, etykieta i wdzięk przewyższają modę fan. Proszę, podaj mi hasło. Znajdź trzy twarze. A, nie, no to już mówił. Więcej nam chyba nie powie. Twoje obuwie. Dobra. Tu są jakieś twarze, no w sumie nie, dwa, dwie. To będzie ciężkie, kurczę. A ta? Czy pilnujesz tajnego przejścia? Chętnie ci pomogę, ale straszliwie umieram z głodu. Ach, ach. O. Oj, przepraszam. Przepuścisz mnie, czy muszę znać jakieś specjalne hasło? Oj, jestem zbyt głodna. Poproś Giffarda Abbota, to portret u podnóża schodów, żeby podesłał mi coś do zjedzenia, wtedy ci pomogę. Nic wielkiego. Kotlety, udziec jagnięcy, kurczak i wołowina, no i ciasteczka, byle nie za dużo. O, jestem taka głodna. No, byle nie za dużo. Zobaczę, co mogę zrobić. Aha, i teraz nam pokaże, który to ten, tak? Przynajmniej lepiej niż przy tamtym. O, to ten. To będzie jakieś dwie kondygnacje niżej? Dobra, w każdym razie i tak idziemy w tamtą stronę, nie? Znaczy się, może nie dosłownie w tamtą, ale na razie skręcamy w dół i to chyba... Aha, bo my tu musimy iść, to my sobie tu przebiegniemy. Aha, i to jest fajnie, bo to od razu tutaj jest. Ach. Damara Dodderidge prosi o coś do jedzenia. Niedługo się w ramy nie zmieści, jak tak będzie dalej jadła, ale dobrze, powiedz jej, że zobaczę, co da się zrobić. Dzięki. Co my tam znowu knujemy? Aha, czyli, znaczy teoretycznie my do niej musimy iść i to powiedzieć, no ale już my to zrobiliśmy jakby po drodze, pewnie jeszcze nie raz będziemy tamtędy biec, nie, więc spoko, jeszcze tam zajrzymy. Gra ogólnie mi się bardzo podoba, ale to sterowanie mnie... No, odsuńcie się! Na wejściu stoicie! No ja cię walę! Co mam z nimi pogadać? Czy to prawda, co piszą w proroku? Moja babcia myśli, że zwariowałeś. Zamknij się. Ha! Zmieniły pozycję. W którą stronę? W prawo, dobra.
Byliśmy tu. No, ułożyliśmy to. Dobra, tędy. O, tu jest most. A nie, tu są już zapalone. To jest chyba ten, gdzie żeśmy chodzili w dół, nie? Okej, okay. No wchodź, Harry. Teraz jesteśmy tutaj. Co takie szepty były jakieś, nie? Nie, nie mogę. Aha, to jest tu. To one są, tak? Hej, Harry. Cześć, Padma. Parvati, Możecie później przyjść na spotkanie GD? Mamy się spotkać z profesor Trelawney. Ma zinterpretować mój sen. Dacie radę przyjść później? Nie wiem. Spotkajmy się na wróżbiarstwie, wtedy wam powiemy. Pa! Pa! Ale tak jakby wróżbiarstwo jest po? O co chodziło? Nie patrz na mnie. Padma zachowuje się tak od balu. Jest nadal zła, bo z nią nie zatańczyłeś. Nic nie mówiła. O Ron, dziewczyny rzadko mówią coś wprost. Powinnaś napisać książkę dla chłopaków o tym, jak myślą dziewczyny. No dobra, w każdym razie to one tam będą, czy nie? Czy my jeszcze musimy iść na wróżbiarstwo, żeby je znaleźć, coś takiego? Padma. Aha, czyli musimy za nimi dalej iść jako tako, tak? A nie, to... Jak już tu jesteśmy... O, to do Zachariasza pójdziemy, nie? Pomożemy w pracy domowej, a do nich tam przy okazji kiedyś wpadniemy. W którą stronę? Słyszałaś o drużynie Quidditcha Gryffindoru? Tragedia, co nie? O, dobra. Idziemy tędy. Tak, wiem, że jestem obok czegoś, gdzie mogę się wspiąć. Odsuń się, człowieku. Aha, my tu dalej biegniemy, biegniemy. To nie powinno być daleko, nie? Ach. Ej, ale tu jest ten, czy... Tak, tu jest to. Akcja! Ach, ale bym nie zauważyła. Okej. Okay. No więc hura. Nie w tę stronę. Aha, bo mi zaś kamerka, tak? A, bo tak przy okazji... A nie, to nie musimy tamtędy iść. Chociaż w sumie jakbyśmy... Bo myśmy chyba ten portret pytali, nie? Sprawdzimy. Najwyżej nie skorzystamy. Czy on śpi? O nie, on śpi. Ach, to kic z nim. Harry, biegnij, biegnij. Aha, my musimy tam iść. Schody? Hello? One są nawet jakby co to do góry, nie? O, lecą. No. O, tu, dobra. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Okej. Okay. Smalone. Dama mogłaby pomóc mi w pracy domowej. Ale no ale Harry, biegnij, czemu nie biegniesz? Ja mu shift, a on nie biegnie. O, biegł. Jak zdrowie? Cudownie, Zachariasz Smith. Musimy mu mówić, gdzie jest spotkanie? Tak, musimy go zatrzymać w GD, skoro wie o jej istnieniu. Dobra, przynajmniej wiemy już, który to, nie? Później jest spotkanie. Dzięki, ale mam mnóstwo pracy, a szkoła przede wszystkim. Sam rozumiesz. Jasne. A jakbyśmy ci pomogli z pracą domową, to przyjdziesz? Co? Pewnie tak, ale najpierw muszę zdobyć potworną księgę potworów. Dobrze.
Dobrze, załatwimy ci ją. Hermiono! Poszukajmy potwornej księgi potworów. Aha. Hermiona, a możesz mi pomóc? Jak leci? W porządku? Ron? Cześć. Czy możesz podać mi hasło dla portretu Giffarda Abbotta? Powiedział, że muszę pomóc uczniowi Hufflepuffu. Słyszałam, że pomogłeś Cedricowi w kryjutym magicznym. Kurczę. Hasło to smocze jajo. My już mamy hasło. Najlepiej poszukajmy w bibliotece. Zostańmy i sprawdźmy. A, czyli w bibliotece. To znaczy, tak jakoś, czy... Ona powinna jakoś... Nie wiem, wystawać, czy coś. Wingardium Leviosa. Pamiętam, że mieliśmy to robić. Ach, w górze. Sprawdziłabym, czy jest coś w górze. No ale niestety moja kamera widzi ograniczenie, tak dziwnie jakoś. O, jest! Potworna księga potworów musi być gdzieś tu. Do tej książki szuka Zachariasz. Dajmy ją Zachariaszowi. Okej. I on nie umiał znaleźć tej księgi? Ach. Proszę. Spotkanie GD. Nic z tego, mam po uszy roboty. Ale mówiłeś... Zdobądź trochę eliksiru wigenowego, to może będę mógł przyjść. Dobrze. Eliksir wigenowy, ja cię walę, ale mam wymagania. Hermiona? Skąd mam wziąć eliksir wigenowy? Pani Pomfrey trzyma trochę w szpitalu. Aha, dobra. No to mapa Huntsfotów. O, skrzydło szpitalne, świetnie. Moment, gdzie jest to skrzydło? Druga strona zamku. Cholera jasna. Dobra, to przy okazji możemy... To wpadniemy najpierw do... O, Padme i Patil. Oni są... Tutaj. Nie, to już bliżej do tego skrzydła. Sorry. Dobra. I potem możemy tam wpaść, nie? Aha. Właśnie. Kurczę, przecież to Harry Potter. Przeczytałem o tobie wszystko. Pełno cię w gazetach. O tak, tylko większość to kłamstwa. Kłamstwa? Jest czarno na białym, więc to musi być prawda. Chociaż dawno już gazety nie widziałem. Czy mogę użyć przejścia za twoim portretem? O nie, tylko nauczyciele. Dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Przynieś mi dzisiejszego proroka codziennego. To cię przepuszczę. Hermiona, skąd wziąłeś prorok? Spójrzmy na listę GD i zdecydujmy, kogo znaleźć. Ach, nie o to pytam. Skąd ja mam wziąć proroka codziennego? Ty mi dasz? Czy dzisiaj o tobie w proroku codziennym, Potter? Bardzo śmieszne. Nie, nie, nie zagaduj do ślizgonów. Tu są szachy. Nie, nie, nie. My nie chcemy grać w szachy. To jest wciąż ślizgonka. Jak tak dalej pójdzie, to wyląduje w szpitalu. No ale nie, bo tu są... O, tu jest puchonka. No. Czemu nie chce ze mną rozmawiać? No rozmawiaj z nią. Nie chcesz z nią rozmawiać, Harry. No. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. Dziękuję. Nowoczesna edukacja. W górę, tak. Dobrze.
Kurczę, no wiem, o czym zapomniałam. W którą stronę? Doskonały dzień na w górę, dobra. O, w górę. Nie, w dół. Tu, tak? Tak, tędy. To już mamy? Chyba mamy. O, tak, byliśmy tu. Bo zbroja jest ładnie ustawiona. A, tak, to jest tył. Dobra. Cześć. Aha, miałam ludzi zaczepiać. Ciekawe, do czego jest mu potrzebny. No. Co za różnica? Przynieśmy go ze szpitala. A, w tę stronę. Dobrze. Rozejrzyjmy się za eliksirem dla Zachariasza. No już go widzę. Jest tu! Mam go! Wracajmy do biblioteki i dajmy go Zachariaszowi. Najpierw pójdziemy jeszcze do Padme i Parvati. Ten eliksir nam chyba nie zniknie, nie? Z wyposażenia. Jeśli takowe mamy. Którędy mamy iść? Tędy mamy iść. Biegnij, Harry, biegnij. Tak byśmy tędy musieli wracać, nie? O! Czy to prawda, co piszą w proroku? Moja babcia myśli, że zwariowałeś. Zamknij się. Ale niemiły. Chcę biec? Haha. Odsunąć mi się, dokładnie. Dobra, biegnij, Harry, biegnij. W którą stronę? Dobrze, idziemy w dół. Nie, w górę. No ale kamera by mnie mogła jakoś... W górę, w tę stronę. Coś takiego. A nie, nie. W naszym pokoju są nowe rzeczy do obejrzenia, Harry? Nie. Raczej mnie to nie interesuje. Tutaj, tak? Dobrze. Chyba, że do grubej damy? To gdzie one są w końcu? Tu? Tak, tu gdzieś. Czyli serio na wróżbiarstwo poszły. Siódme piętro. Czy myśmy tu już byli chyba? Przynajmniej nie kojarzę tego... Aha, wiem, który to jest gość. To myśmy z niego już korzystali, nie? Nie mówcie mi, że one są w... Nie, nie są w pokoju życzeń, bo to było tam gdzieś w lewo. W porządku, ale źle... Tak. Okej, okay. O, tonę. Tonę. Hej, Harry. Idziecie na spotkanie? Jeszcze nie weszłyśmy. Ta ropucha Umbridge jest w środku z profesor Trelawney. Umbridge uwzięła się na profesor Trelawney od czasu tej głupiej inspekcji. Nie może mnie pan zwolnić. Jestem tu od 16 lat. Musiała się pani tego spodziewać. Zajęcia z wróżbiarstwa zostały odwołane. Biedna profesor Trelawney. Przyjdziemy na spotkanie GD.
pokażemy tej wrednej Umbridge. Super! Jeszcze 3 ludzi nam brakuje. Dobra, to... Aha, mapka. I... skrzydło szpitalne, tak. Nie, skrzydło szpitalne, tam już byliśmy. Teraz Zachariasz. O, ten, tak. I to będzie 26 osoba, zdaje się. Biegnij. Tam w lewo był pokój życzeń, nie? Jeśli dobrze kojarzę. A trochę się tu już nabiegaliśmy. Aj. Idziemy skrótem. O, nie. Hasło? Parszywy kundel. Lubię jakoś inaczej z tym francuskim akcentem. No, gdzie są schody? Czemu najpierw but był w drugą stronę? Ach, dziwne to. Tutaj. I gdzie teraz? Prosto. Aha, jeszcze w górę. Jeszcze w górę. I znowu w górę. Może przy okazji ten... Nie, to nie jest to. Ale i tak z niego korzystamy, tak? Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Dobra, mamy tam wejść, to wchodzimy. Nowoczesna edukacja. Biegnij. Harry, czemu nie chcesz biec? Harry! Podpadasz mi? Ja cały czas trzymię. Gdy wejdziemy do biblioteki, postaraj się być miły dla Zachary. Je! Tu był! Tu jest ten. No. Akcja! Ha! Dobra, teraz do Zachariasza. Jak on znowu mi każe gdzieś iść... Profe, skończyłem wieki temu. Teraz muszę się dowiedzieć, kiedy umarł prawie bez głowy Nick. Jesteście z Gryffindoru, to wam powiem. A jak się dowiemy, to przyjdziesz? Tak myślę. Hermiona? Aha. A, sam przyleciał. Spoko! Harry Potter, szukałeś mnie? Ser Nikolasie, powie nam pan, kiedy umarł? Nie pamiętasz? Byłeś na przyjęciu z okazji 500. rocznicy mojej śmierci. Tak, w drugiej klasie. To znaczy, że pan umarł w 1492. Wiedziałem, że zapamiętasz. Z jakichś względów wszyscy pytają o datę mojej śmierci. To chyba znaczy, że myślą o urządzeniu przyjęcia. Tak. Dobra, Zachariasz. Ser Nikolas zmarł w 1492. Tak, myślałem. To znaczy, że wiedziałeś? No więc spotkanie GD jest na 7 piętrze. Musisz tylko pomyśleć o spotkaniu GD, a znajdziesz pokój. Dobrze, do zobaczenia. Udało się. No i co, to dzisiaj, na dzisiaj zakończymy. Oczywiście nie włączyłam sobie żadnego zegarka ani nic i nawet nie spojrzałam, o której zaczynam nagrywać. W każdym razie znaleźliśmy już 3 osoby do pokoju, więc powinno być okej. Okay. Nalataliśmy się po tym zamku. Popytaliśmy portrety jakieś pierdoły, czy dadzą nam przejść, czy nie. Jedne dały, drugie nie. No dobra. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie.